Cześć, witam cieplutko na moim kanale i zapraszam na drugi odcinek Wyzwania Pokoleń. No więc mamy 7 rano, Jonathan już wstał i szykuje sobie śniadanie. Okej, okay, czyli on tutaj ma dzisiaj o 9, ma reklamę słonych mydlin. Nie dzisiaj, nie, w środę o 9, dobra. Czyli dzisiaj praktycznie ma dzień wolny, czyli możemy się skupić trochę na zarobieniu troszkę pieniążków. Z tego co widzę, aha, mamy 2700, bo my wzięliśmy tam chyba ze 2-3 autografy od Judith. I jak je wyceniliśmy, to tam nam niezła sumka wyszła. Dlatego mamy tyle pieniędzy. Aha, i jeszcze w międzyczasie, on jak był na przesłuchaniu, stołu nie masz. No widzisz, stołu ci nie dam, ale możesz sobie tutaj usiąść. On będąc na przesłuchaniu, spotkał swojego kolegę, swojego starego znajomego. No i postanowili wyjść gdzieś razem, bo on praktycznie zerwał z nim kontakt, gdy tamten się przeprowadził. Już od tamtego momentu się nie widzieli. No i okazało się, że on żyje właśnie w Del Sol Valley, tutaj gdzie jest teraz Jonathan. Więc postanowili czasami spotkać się razem i wyjść gdzieś tam razem. Może poćwiczymy sobie troszeczkę granie na gitarze. A tak w ogóle to ja w tej rozgrywce używam Road to Fame, więc może i to może być pomocne. Zobaczymy zaraz, bo to jest taki fajny dodatek do Zostań Gwiazdą. Okej, co tu można zrobić? Acting, practice acting, no to dobra, to nie modeling, professional singing, Instagram, services, FaceTime with, osiągnięty, o, już mamy drugi poziom gitary, super. No dobra, zrobimy sobie selfie, puścimy nas z Instagrama. Chociaż on jeszcze sławny nie jest, to pewnie tam za dużo tych followersów nie będzie miał. Czy coś się zmieniło po tym jednym zdjęciu? Dawaj, pstrykniemy jeszcze jedną fotkę. Dobra, dotarliśmy tutaj na tą siłownię i znowu widzę, że jest ta pani naświetlona, która była w pierwszym odcinku, tam jak poszliśmy do tego baru. Czy ona jest gwiazdą? A, ona jest paparazzi. Ale weź sobie, poznajmy sobie ją, dawaj. Tak, tak. Boombraza? Yes. A tu jest paparazzi jeszcze jakiś. Jaki ma makijaż ten paparazzi? Ja nie mogę. Jaki makijaż? I rzęsy. Nie, co to jest? O kurczę, to ten taki wampirzy makijaż. No to przyjdziemy sobie tutaj troszeczkę poćwiczyć. Ćwicz razem, dobra. Markus jak zwykle na siłowni, a jak żeby inaczej. To co to za pani jest? Fanka. Dobra, Jonathan sobie tutaj ćwiczy. On tak ledwo co, bo on chyba jeszcze nawet nie ma rozwiniętej tej umiejętności fizycznych. No, na pierwszym poziomie, więc się nie dziwię. A nasz kolega? No, idzie. A, tutaj ten mu zajął. Musimy trochę ludzi poznać. Przyjazny, spróbuj się przedstawić, bo to wschodząca gwiazda, więc... Co, nie da się? Nie chcę? Nie, no, tylko nie te krzyki. Nie, 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 nie. Masz się normalnie przedstawić. Szkoda, że tego zmienić nie można. Strasznie mnie to denerwuje. Dobra, a idź ty, chłopie. Nie chcemy już ciebie więcej poznać. Tu jeszcze ktoś jest. Kto to jest? Kyla Fleming. O, tu jest też wschodząca gwiazda. Zobaczymy. Co tutaj tyle gwiazd? Poproś o autograf, poproś o fotkę z ręki. Spróbuj się przedstawić. Dawaj. A to ona aż do nas przyjdzie. Nie my do niej, tylko ona do nas przyjdzie. Ona do nas przyjdzie, żeby się przedstawić. Wszyscy się tutaj ekscytują. Co, nie chcesz nam dać autografu? No proś, proś, proś kolego. Musimy go sprzedać, bo musimy trochę kasy zarobić na stół do twojego domu. Dobra, fotkę sobie zrobiła, spoko. Zaraz puścimy na Instagramie. No w końcu się zdecydowała. Już tutaj sobie nie rób wstydu, człowieku. Weź sobie puść może jakąś fotę na tym, na
na tego Simstagrama, żeby ci trochę urosło tam. Jest 16:12, wypadałoby gdzieś iść i zjeść może obiad. Weź prysznic. No dobra, postanowiłeś sobie przejść tędy przez drzwi, potem po ścianie i dopiero... Dobrze, nie będę wnikać za bardzo. Ty co nas tutaj, dziecko, stalkujesz? Idź sobie stąd. Okej, okay, jesteśmy w restauracji. Idziemy sobie zamówić stół. Zobaczymy, czy tutaj są jakieś... Są dwuosobowe. Dobra, weźmiemy sobie ten, poproszę o stolik. Oni sobie zamówią wodę gazowaną obydwoje i zjedzą sobie. Co tutaj jest ciekawego? Myślę, że on sobie weźmie hamburgera, weźmie sobie pierogi z warzywami. Dobra, ty już nie bądź flirciarski, tutaj ze swoim kumplem gadasz. Co ty chcesz od nas, panie Brancie? No nie, no tego to jeszcze nie było. Przyszedł sobie do naszego znajomego i mu zwinął wodę gazowaną. Jakby szczelnie stoi jeszcze tutaj nad naszym stołem i sobie pije jego wodę, no. Idź sobie stąd, idź sobie stąd. I oddawaj wodę. Oddał mu wodę, na podłogę mu położył. Czy to jest jakaś... O, jaka fajna pani. Dobra, idziemy sobie ją zapoznać. O kurczę, ona tutaj chyba z kimś jest, a my się tutaj tak ze wschodzącą gwiazdą jest. Ale my też jesteśmy wschodzące gwiazdy. Nie zwróciła na nas uwagi. My, susu, ona się bezczelnie obróciła. No, weź nas, zauważ, prosimy. O, dobra, zauważyła nas. O, i zmył się pan, i bardzo dobrze. Wygraliśmy. Pan sobie poszedł. Poproś, żeby cię na Simstagramie followingowała. Zobaczymy, czy się zgodzi. Zgodziła się, zgodziła się. Dobra. No to powiedz sprośny dowcip, bo ty taki właśnie gagatek jesteś. Ma poczucie humoru, czy też się wkurzy? Zobaczymy. Śmieje się, no spoko, dobra. Ludzie, nietoperzy tutaj latają. A co to tutaj wisi? Misiu, a co on tutaj robi? Dobra. I tutaj drugi. Zapłacimy i idziemy do domu, bo jutro mamy jeszcze... Jutro mamy tą reklamę, więc musimy zapłacić, ruszać do domu. O kurczę, a kto się tak na nią drze tutaj? Chodź tutaj do niej. A to ten się tak na nią wydziera. O nie, w naszej obecności nie będzie się nikt wydzierał na kobietę. Się nie wydzieraj na naszą znajomą tutaj. Na nas też się drze. O kurcze. O kurcze. To jest dobre. Tylko żeby mój wygrał, bo on ma bardzo niską tą. Wygrał tamten, wiedziałam, bo on ma... A, jeszcze! Bo mój ma strasznie małą tą. Umiejętność tutaj, jak ona się nazywa? Ludzie moi... sprawność fizyczną. Jeszcze z podbitym okiem pójdzie na reklamę! Nie! I ty się tutaj więcej nie wydzieraj na kobiety, rozumiesz, facet? Bo my dlatego cię pobiliśmy, próbowaliśmy przynajmniej. Rozumiesz? No i spadaj teraz, spadaj, gościu. A ta, a cię jak zaglądają. Jeszcze, jeszcze chcę bić się, jeszcze chcę się bić. My obroniliśmy cię. O, przyjęła go. Wkurzyła się. A nie, zadowolona jest, dobra, okej, okay, fajnie.
Poproś o wspólne spędzenie czasu. Chodź tutaj. Czemu jesteś rozgniewana? My cię broniliśmy. Dobrze, jesteśmy w domu. Szybko musimy się położyć spać. Chociaż w sumie reklama jest i tak dopiero o godzinie... Aha, jeszcze głodni jesteśmy, więc zanim się położymy spać, to może pójdziemy tutaj skorzystać i zjemy coś szybciutko. Kurczę, jaki pobity na tą reklamę pójdzie. Jeszcze o której ty masz to? O 9:00. O 9:00! Niewyspany jesteś jeszcze, ale musisz niestety wstać. Dołącz, dołącz, kurczę, w piżamie. Co my tutaj musimy zrobić? Dobra, przygotuj fryzurę i makijaż, spoko. Chodź tutaj szybciutko. Ale ładna simeczka. Fajna. Troszkę bym ją tam przerobiła, ale... Ale ma fajne rysy twarzy. Kurczę, jaki fryz mu zrobiła. Zium na występ. Streszczaj się, Jonathan, bo tutaj czas jest bardzo cenny. Potwierdź gotowość reżyserowi, ćwicz umiejętności aktorskie. Poćwiczymy sobie tutaj. Jak nam tutaj kliknie, to jedziemy dalej. Panie, wkładasz nam książkę w plecy. Hej, podobno ty i Landon Kent przyjaźnicie się ze sobą. On jest naprawdę fajny. No wiem, to jest nasz kumpel. Dobra, do ciebie potem zadzwonimy, gościu. Teraz jesteśmy w pracy. Kurczę, musimy się streszczać. Pani reżyserka... Gdzie ona sobie poszła? Aha. To będziemy się stamtąd witać. Dobrze. Kurczę, nie dość, że masz taką podbitą twarz na dodatek jeszcze. To się tutaj spóźniasz. Ty musisz tutaj dobre wrażenie pierwsze sprawić. Tak myśląc o nim, mi się wydaje, że on jednak zaryzykuje. Taki jego charakter jest. On pewnie będzie chciał się rzucić na głęboką wodę od razu. Ryzykuj. Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. Lepiej ryzykować i przegrać, niż całe życie zastanawiać się, co by było, gdyby. Wycieraj ryzykownie. Wycieraj ryzykownie. Super, mamy złoto! I tu już za pierwszym razem. Ekstra! Ekstra, ekstra, ekstra. Świetnie! A pani reżyser jaka jest z nas zadowolona? O! Czy ja słyszałam pierwszą... Awans na stanowisko statysta? Pierwszą gwiazdkę już mamy! A ta reżyserka bo on tutaj pod jej okiem tutaj flirtuje z Tom. Super romantyczny komplement. Zobaczymy, jak zareaguje. No jakaś znudzona jest. O, a ta jest zazdrosna o nią. Nie, no ale czemu ty uciekasz? Nie uciekaj nam. Chcemy cię gdzieś zaprosić. Poproś o wspólne spędzenie czasu. Zobaczymy. Nie idź sobie, nie idź, nie idź, nie idź, nie idź. No to co, miałabyś ochotę? Fajna, fajna pozycja, naprawdę super. No, teraz to fajna fotka wyszła. Gadka na podryw. Super romantyczny komplement. Wymień się numerami. Dobra robota, tylko żeby nie przeszło ci przez myśl, że możesz prosić o podwyżkę. Jak będę miała 5 gwiazdek, to wy będziecie mnie prosić, żebym do was przyszła. Wiktoria, uwodzicielska poza. No to pierwszy pocałunek. No Wiktoria. Przecież nie możesz się nam oprzeć. Obejmij.
Pochwal wygląd. Szepcz uwodzicielsko. O kurczę, jak nas pocałowała w szyję. Kurczę. Jak tak facet próbuje uwieść dziewczynę, to chyba raczej by jej nigdy nie uwiódł. Judith, Jonathan, mam dodatkowy bilet na najpopularniejszą operę w mieście i musimy Idziemy, oczywiście, Judith. Także Judith nas chyba trochę oszukała, bo pojechaliśmy z nią do tej opery i gdzie nas wysłało pod chałupę, więc nie wiem, o co chodzi w ogóle. Ale spróbujemy coś ugotować i zaprosić Judith do domu tutaj. Ten już się w gadki przebrał. Kurczę, ale my nawet stołu tutaj nie mamy, żeby jeść. No może by im nam starczyło na stół tutaj. Zaraz jakiś stolik postawimy. Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. Czekamy. Jest już. Kurczę, jak się odszczeliła. No chodź, Judith, no chodź. Usiądź sobie tutaj z nami, fajnie. Zobacz, jaką romantyczną kolację ci przygotowaliśmy. Po długich staraniach, no tutaj urosła nam i to bardzo różowa kreseczka tutaj. Pocałuj. Flirtuj. O kurczę, ta jak go wzięła za rękę. Romantyczne, gadka na podryw. Poproś o zostanie dziewczyną. Kuś. O, jak się rzuciła na niego. O kurczę. Aż fajerwerki poszły. Okej. Nie było użyte zabezpieczenie. My tutaj ogarniemy chałupę. Trochę sobie jeszcze poćwiczymy. Ja tutaj mu pomogę, żeby on miał czas na ćwiczenie. Wiktoria. Podobno ty i Judith chodzicie ze sobą. Gratuluję zdobycia nowej dziewczyny. Dziękujemy. Okej. Dobra, jest czwartek, 8 rano. Wstajemy już. Skorzystamy z toalety. Weźmiemy szybki prysznic. Przesłuchanie mamy jutro rano, więc dzisiaj mamy jeszcze wolne. Ile my tam tych dziewczyn mamy mieć? 7. Jedną już mamy. Judith. Weź sobie resztki z lodóweczki. Dawaj. Trochę tutaj ciemnawo w tym domu, nie wiem, tak mi się wydaje. Victoria, miss me yet? Want to come over and relax with me? We can watch your favorite shows. Dobra, Victoria. Zgódź się i wybierz Simów do wspólnej podróży. Nie, no dobra, no to jedziemy do ciebie, nie ma sprawy. Skoro nas zapraszasz, zostaw gitarę, potem będziesz ćwiczył. A to ona tutaj przyszła aż do nas. Aha, to ona nas odwiedza. No dobra, Victoria, skoro tak bardzo chcesz, nie ma sprawy. Dopiero co do nas napisała SMS-a, że gratuluje, że naszą dziewczyną jest Judith i tutaj nagle przyszła do nas. Ona coś do nas ma. I to na pewno. Gadka na podryw. No bo on to jest taki, że w uczucia się raczej nie bawi.
Poproś o zostanie dziewczyną. To już będzie druga, będzie nam brakowało. 3, 5 jeszcze nam będzie brakowało. Zgodziła się. Niezła jest. No, mimo to, że bardzo dobrze wie, że naszą dziewczyną jest Judith, bo tam już pewnie media szaleją, bo już pewnie ich gdzieś tam widzieli, sfotografowali paparazzi i tak dalej. I dlatego się ona o tym dowiedziała. Drocz się zalotnie. No oświadcz się, nie, no raczej nie. Pocałuj. O kurczę, Judith przyszła. Nie, nie, my teraz musimy zablokować drzwi i w ogóle jej nie otworzyć, żeby ona nie wiedziała, że my tutaj jesteśmy z inną dziewczyną. Bo się wścieknie na nas. Akurat w tym momencie, tak jakby wiedziała, że my tutaj jesteśmy. Teraz z kimś. Ona i tak będzie tutaj na nas czekać, bo w sumie to sama przyszła do nas. I jeszcze nam dom posprząta. Super. Ona pewnie w nas zakochana. No więc tak, myślę, że będę już kończyć. On tutaj jeszcze... Jak będziemy mieli troszkę więcej tej gitary, to mi się wydaje, że będziemy mieli większe szanse, żeby znowu zdobyć złoto. Teraz, ponieważ nasza koleżanka tutaj chyba za bardzo nie chce wyjść. Sympatia. Victoria Frost. Więc... Koleżanko, ty moja. Kuś. Pocałuj. Barabara z Simką o imieniu Victoria. Are you happy having me in your life? O tej samej porze Judith się pyta, czy jesteśmy szczęśliwi, mając ją w swoim życiu. No i on oczywiście odpisze, że tak, no bo... Jejku, ona tak jakby wiedziała, że my tutaj ją zdradzamy. Najpierw przyszła pod drzwi. Tak teraz jeszcze SMS-y pisze i się pyta, czy jesteśmy szczęśliwi, mając ją w swoim życiu. No i następne Barabara w wykonaniu Jonathana i Victorii. Okej, myślę, że na dzisiaj to już wszystko. W następnym odcinku on będzie miał następne przesłuchanie. Zobaczymy, czy uda nam się zdobyć kolejną gwiazdkę. Pozdrawiam wszystkich cieplutko i zapraszam na następny odcinek bardzo serdecznie i hejka, cześć!